Ojcze, jesteśmy Ci bardzo wdzięczni za ten drogocenny czas. Dzięki Ci przez imię Jezusa Chrystusa, za Twoje Słowo, które pozwoliłeś nam zgłębiać i dzisiaj pozwalasz nam zgłębiać. Dzięki Ci, że będziemy mogli teraz przez ten czas wpatrywać się w te treści, które pozostawiłeś człowiekowi, aby ten Cię poznał, aby poznał Twą wolę, aby rozpoznał Twoje zamiary i aby w nich, w tych słowach znalazł drogę do Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, którego nam dałeś, abyśmy byli przez nich zbawieni. Dziękuję Ci, Panie. Tak modlę się, abyś dzisiaj, podczas tej usługi, dotykał naszych wnętrz i serc. Abyś uczył nas modlić się. Abyś nauczył nas przebywać z Tobą. Aby to, o czym będziemy teraz słuchać, wywarło wpływ na nasze życie duchowe, codzienne i na naszą modlitwę i społeczność z Tobą. O to się modlę w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Serdecznie Was witam, drodzy bracia, drogie siostry. Będziemy chcieli teraz przez ten czas rozważać wspólnie Boże Słowo. Chciałbym już teraz Was zaprosić do Ewangelii Jana, 1 rozdziału. Będziemy czytać od 43 wiersza. Bardzo ciekawą, bardzo wyjątkową historię, która rodzi pytania i pozostawia taką swoją dozę tajemniczości. Wielu rzeczy trzeba się domyślać i doszukiwać. Spróbujemy dzisiaj wspólnie razem coś więcej się dowiedzieć, rozpoznać i czegoś się nauczyć, bo po to przecież Boże Słowo zostało nam dane. Kochani, Ewangelia Jana, 1 rozdział, 43 wiersz, od 43 wiersza będziemy czytać. To jest historia, kiedy Pan Jezus powołuje swoich uczniów. Kiedy bezpośrednio przychodzi i twarzą w twarz się spotyka z niektórymi i mówi: chodź za mną. Tym razem mamy opis, kiedy Pan Jezus zaprasza do swojego grona, swoich uczniów Filipa i później Natanaela. I przeczytajmy te wiersze. Z nastaniem dnia Jezus zamierzał wyruszyć do Galilei. Właśnie wtedy spotkał Filipa i zwrócił się do niego: chodź za mną. Filip był z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Natknął się on na Natanaela i powiedział: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. A Natanael odpowiedział: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: przyjdź i sam się przekonaj. Gdy Jezus zobaczył zbliżającego się Natanaela, powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma udawania, nie ma fałszu, nie ma niczego fałszywego. Natanael zapytał: skąd mnie znasz? A Jezus: zanim cię zawołał Filip, widziałem cię pod figowcem. Mistrzu, zawołał Natanael, ty jesteś synem Boga, ty jesteś królem Izraela. Wtedy Jezus mu powiedział: wierzysz dlatego, że widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz o wiele więcej. I dodał: ręczę i zapewniam, zobaczycie otwarte niebo, a wokół Syna Człowieczego zstępujących aniołów Boga. Dzisiejszej niedzieli chciałbym się z Wami wspólnie razem skupić na tejże postaci, a więc na Natanaelu. I nazwałem to kazanie, to zwiastowanie: Natanael i drzewo figowe. Chciałbym tej niedzieli wspólnie z Wami rozważyć właśnie ten temat, zmierzając do czegoś, co jest tak wielką wartością życia chrześcijańskiego, iż nie powinniśmy tego zaniedbywać, a mam na myśli naszą codzienną społeczność i modlitwę z Bogiem. To jest mój zamiar dzisiaj, abyśmy się wspólnie razem, ja również potrzebuję się dzisiaj skonfrontować, zachęcić i wzmocnić swoje siły, aby codziennie być z Bogiem. Jak zauważycie, albo jak spróbujemy ten temat w trakcie rozważać, zobaczycie, że właśnie w tą stronę będziemy zmierzać w tym naszym rozważaniu. Skupimy się więc dzisiaj na przeżyciach człowieka imieniem Natanael. Bardzo ciekawa postać,
pod wieloma aspektami nas intryguje, zwłaszcza kiedy czytamy ten oto fragment. Wiele mamy pytań, zastanawia nas jego błyskawiczna chociażby postawa, błyskawiczne wyznanie Jezusa jako Syna Bożego. To nas zaskakuje i rodzi pytania, co się stało z tym człowiekiem, iż tak nagle zareagował i wręcz błyskawicznie wyznał Jezusa Synem Bożym. To nie było wcale łatwe. Spróbujmy się wczuć w tamtą sytuację. Oto nagle pojawia się człowiek, który mówi, że przyszedł z nieba. Wszyscy wiedzą, że jest synem Józefa z Nazaretu. Przecież nie z Nazaretu miał przyjść Mesjasz, tak przecież nie wiedzieli ludzie. Nie wiedzieli, że on urodził się przecież w Betlejem. Większość ludzi nie wiedziało. I nagle tutaj spotykasz tego człowieka i Natanael wyznaje go w sposób błyskawiczny Panem, Królem i Synem Boga. To jest niezwykłe wyznanie. Choć jest tajemniczą postacią i niewiele o nim wiemy, to jednak jego powołanie, i zauważmy, opis jego powołania przez Pana Jezusa jest jednym z najszerzej opisanych w całym Nowym Testamencie. Nie tylko jego, ze wszystkich uczniów. O wielu powołaniach przez Pana Jezusa czytamy: chodź za mną, i poszedł, i tyle z tego opisu. Niemniej jednak o Natanaelu jest coś więcej. Opisane są okoliczności, pewne zdarzenie, i w zasadzie jest pewna argumentacja i to, co wpłynęło na niego najbardziej i co spowodowało taką reakcję w jego życiu. Nie jesteśmy jednak pewni, czy był on apostołem, jednym z 12, gdyż spis apostołów, tych 12 apostołów, nie wspomina jego imienia w ogóle. Pojawia się tylko ten człowiek tylko i wyłącznie w Ewangelii Jana w 1 rozdziale i w 21. Tylko. Nigdy więcej o nim nie przeczytasz i nigdy wcześniej o nim nie przeczytasz. Ci, którzy jednak chcą i próbują zaliczyć go w poczet 12 apostołów, najczęściej utożsamiają go z apostołem o imieniem Bartłomiej. Tak wielu teologów czyni. A więc twierdzą, że on był właśnie, że to jest właśnie Natanael. Wielce prawdopodobne, kochani, że człowiek ten był uczony, znał pisma, znał zakon, dobrze się w nim poruszał, wiedział, co jest napisane, a świadczy o tym fakt, czy wskazuje na to argumentacja Filipa. Czy zauważyliście, jak Filip zaprosił Natanaela? Mówi: chodź, znaleźliśmy tego, którym pisał Mojżesz i prorocy. Gdyby Natanael nie wiedział, ta argumentacja byłaby niezasadna. Lepiej by zabrzmiało: chodź, znaleźliśmy Mesjasza, czyni wielkie cuda i wspaniałe rzeczy. A jednak nie to było karną przetargową, aby dotrzeć do Natanaela. Filip dobrze znał Natanaela, byli przyjaciółmi, więc wiedział, że Natanael lubuje się w Bożym Słowie, że zna zakon, że być może żywi nadzieję przyjścia Mesjasza i jak wielu Izraelitów oczekuje nastania dnia, kiedy Mesjasz obiecany przez Mojżesza i proroków w końcu się pojawi. Dlatego Filip mówi: chodź, znaleźliśmy tego, o którym jest napisane, o którym jest napisane, o którym pisał Mojżesz i o którym mówili prorocy. Kochani, Natanael pochodził z Kany Galilejskiej, wiemy to z 21 rozdziału Ewangelii Jana, więc prawdopodobnie właśnie dlatego zaraz po jego powołaniu pierwszym miejscem, w którym się wszyscy znaleźli, była Kana Galilejska, gdzie Pan Jezus dokonał pierwszego cudu. Być może właśnie dlatego, iż Natanael znalazł się w jego gronie, okoliczności ku temu zaistniały, aby wszyscy się tam znaleźli na pewnym weselu. Kochani, niewiele możemy powiedzieć o samym Natanaelu. Nie widzimy go w akcjach na morzu, pośród uczniów w różnych sytuacjach. Nie widzimy go, go po prostu nie ma. Czy w godzinie próby także nie czytamy o nim nic więcej. Dowiadujemy się jednak o czymś, co być może towarzyszyło mu każdego jednego dnia i co ukształtowało nieskazitelnie prawy i bogobojny charakter tego człowieka, w którym nie było fałszu albo udawania, jak powiedział Pan Jezus. Co jest tym elementem? Ja zauważam, iż Natanael chodził pod drzewo figowe.
Nie wiem, czy masz w ogrodzie drzewo figowe. Zapewniam, że nie chodzi o samo drzewo figowe. Tutaj nie rosną, oczywiście żartuję. Nie uprawiamy, nie rosną, nie sadzimy, nie zbieramy tych owoców. Mi zdarzyło się kiedyś, będąc na praktykach w dalekiej Grecji, zdarzyło mi się na praktykach szkolnych, byłem tam jakiś czas, zdarzyło mi się wspinać na to drzewo i zbierać stamtąd figi. Także wiem, jak one wyglądają, wiem, jak smakują prosto z drzewa zebrane. Wiem też, jak wyglądają te, które spadły na ziemię, jeden wielki drzew. Także, kochani, to jest wspaniałe drzewo. Niemniej jednak, dzisiaj porozmawiamy o tym, co Natanael robił pod tym drzewem. Co on tam robił? Dlaczego on tam chodził? Co tam się działo? Drzewo figowe. Jakkolwiek byśmy nie popatrzyli na to drzewo figowe, o którym przeczytaliśmy w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, to musimy przyznać, że było to coś wyjątkowego, prawda? Natanael tam czegoś doświadczył. Coś tam się stało, iż Pan Jezus do tego nawiązał, co w konsekwencji wywarło ogromny wpływ na tego człowieka do takiego stopnia, iż on bez zastanowienia wyznał Jezusa Synem Bożym. Dlatego zastanawiamy się, chcemy wiedzieć, coś tam się mogło wydarzyć. Ta nadzwyczajność tego drzewa figowego, a raczej tego, co tam Natanael robił, nie polegała na tym, że Pan Jezus, przechadzając się po prostu gdzieś, jak to zwykł robić, bo chodził, nagle z daleka zobaczył Natanaela i powiedział: słuchaj, ja cię tam widziałem, przechodziłem i widziałem. To przecież nie uczyniłoby takiego wrażenia na Natanaelu, żeby zaraz powiedzieć: skoro mnie ujrzałeś, to jesteś Synem Bożym. Natanael nie chował się i nie bawił się w chowanego. On siedział pod drzewem. Ale Filip, zrobiło to na nim tak ogromne wrażenie, to zdanie: widziałem cię pod drzewem figowym, iż zmieniło tego człowieka w zupełności. Zauważmy jeden fakt. Filip, kiedy zaprasza swojego przyjaciela, mówi: znaleźliśmy Jezusa, syna Józefa, tak? Chodź, zobacz, znaleźliśmy syna Józefa. A Natanael, kiedy usłyszał słowa Pana Jezusa, mówi: nie, nie, ty nie jesteś synem Józefa. Ty jesteś Synem Bożym. Zobaczcie, jaka zmiana, jakaż różnica świadomości tych dwojga ludzi. Filip mówi: znaleźliśmy syna Józefa, Mesjasza, syna Józefa, tego, o którym jest napisane w pismach. A Natanael mówi: ty jesteś Synem Boga. A więc kolosalna zmiana. Czym więc było drzewo figowe Natanaela i co Natanael pod tym drzewem figowym robił? Może to jest lepsze pytanie. Co on tam robił pod tym drzewem figowym? Czym była ten czas, który on tam poświęcał pod tym drzewem figowym? Czy on bawił się w ogrodnika i po prostu, wiecie, okopywał to drzewo wapnem i tak dalej, smarował, czy dbało to drzewo? To nie, wcale nie o to chodzi. Nie jestem pewien, co robił do końca Natanael pod tym drzewem, ale wszystko wskazuje na to, że przeżył tam coś wyjątkowego. Bardzo, ale to bardzo wyjątkowego. Coś osobistego, o czym mógł wiedzieć tylko on i Pan Bóg. Tylko on i Pan Bóg. Być może przeżył coś, czego nie do końca rozumiał, ale wszystko stało się absolutnie jasne, kiedy spotkał Jezusa i kiedy Jezus wypowiedział pewne słowa. Nagle to, co przeżył pod drzewem figowym, spełniło się, kiedy spotkał Jezusa. A więc przeżył coś, co było być może jakby przemglone, wyjątkowo duchowe, ale kiedy spotkał Jezusa, nagle stało się jasne. Kochani, nie wiem co. Być może Pan Bóg, kiedy Natanael spotkał się z Nim pod drzewem figowym, w zwykłej modlitwie, siedział pod drzewem, modlił się, wołał do Boga, żywiąc nadzieję Jego spotkania, Mesjasza, być może, kto wie. Nagle Bóg być może dał mu jakąś obietnicę.
Wielu z nas to przeżywa, kiedy się modlimy, nagle jakieś takie duchowe uniesienie i wiemy, że Bóg nam coś mówi. Wiemy to. Słyszymy to gdzieś w naszym sercu, w naszych myślach. Przeżywamy przecież Pana Boga w ten sposób. Jesteśmy tak tą duchową atmosferą naszej modlitwy, jesteśmy napełnieni, iż słyszymy, że Pan Bóg czegoś od nas oczekuje, albo coś wkłada w nasze serce, albo poddaje jakąś myśl. Być może właśnie to przeżył Natanael. Do takiego stopnia, iż zachwyciwszy się tym, nie mógł przestać o tym myśleć, rozmyślał, jakaś myśl weszła do jego serca. Być może tego nie rozumiał, tak jak powiedziałem, ale kiedy spotkał się z Jezusem, nagle wszystko stało się jasne. Nagle stało się jasne. Być może Natanael miał widzenie, jak wielu ludzi w tamtych czasach i nie tylko. W czasach Starego Testamentu i później Bóg zsyłał na ludzi, zsyła do tej pory pewnego rodzaju widzenie. A więc coś więcej niż prosta myśl, coś więcej niż wyobraźnia, pewne duchowa rzeczywistość, którą Bóg pokazuje człowiekowi. Może znowu nie rozumiał tego widzenia tak jak Piotr siedzący na dachu, zobaczył pewne płótno, na nim potrawy i tak dalej, słyszy: zabijaj i jedz, Piotrze, nigdy tego nie robiłem, nie będę tego robił i teraz. I w końcu zostało to uniesione i Piotr drapie się po głowie i zastanawia, cóż to mogło oznaczać, nie wiedział. Być może i Natanael coś zobaczył, coś Pan Bóg mu dał, coś poznać, ale nie rozumiał tego do końca. Zastanawiał się i dopiero być może, kiedy spotkał się z Jezusem, nagle wszystko stało się jasne. A może, tak jak Symeon, starszy Symeon, bezpośrednio Natanaelowi tam pod drzewem figowym zostało objawione: słuchaj, spotkasz Mesjasza, spotkasz wybawienie, które zgotowałem ludziom, spotkasz za swojego życia. Może, kto wie, nie jest to jednoznacznie napisane. Cokolwiek to było, co przeżył Natanael pod drzewem figowym, posiadało taki czynnik ponadnaturalności do takiego stopnia, że jedyna osoba mogąca do tego nawiązać i porozumieć się w ten sposób z tym człowiekiem, musiała być kimś o charakterze boskim. Musiała. Czyli jedyną osobą, która mogła nawiązać do tego zdarzenia pod drzewem figowym, był tylko i wyłącznie Syn Boży. Tylko i wyłącznie Bóg. Więc musiało być to osobiste przeżycie. Coś osobistego. Kochani, mam pewną swoją teorię. Nie musi być ona prawdziwa, niekoniecznie ona jest prawdziwa. Ja wierzę, że Bóg jest niezwykle kreatywny i mówi do nas wieloma sposobami, na różne sposoby i słyszymy Go w przeróżny sposób. Dlatego tak wiele razy świadectwa ludzi nas zaskakują. Jak to możliwe, że Bóg tak przemówił do kogoś? Myśli Jego przecież to nie myśli nasze. Ale ja mam pewną teorię, posłuchajcie jej. A może Natanael, jak nikt inny w tamtych czasach i w tamtej okolicy, przeżywał temat, bardzo szczególny temat, od którego nie potrafił uciec. Temat bycia prawdziwym, autentycznym, a nie fałszywym. Przeżywał to do takiego stopnia, że być może widział hipokryzję i obłudę tamtych czasów, ludzi religijnych, którzy chodzą do kościoła, chodzą do synagogi, chodzą do świątyni, a nawet i w świątyni oszukują, kradną i tak dalej. I ten człowiek, jak nikt inny, miał otwarte oczy i widział to wszystko i przeżywał to, jak Lot mieszkający w Sodomie, zgnębiony na sercu, przeżywał to i wołał być może niejednokrotnie: Boże, zachowaj mnie, abym ja taki nie był. Ja, który znam Pisma, który znam Twoje Słowo, nie chcę być fałszywy, chcę być prawdziwy, autentyczny. Chcę, aby fałsz nie był na moich ustach, nie był przed moimi oczami i nie był w moim sercu. Chcę być prawdziwy. I może to była treść jego modlitwy.
każdej modlitwy. Panie, zachowaj mnie przed kłamstwem. Uczyń mnie człowiekiem, który jest czysty, niefałszywy, prawdziwy, oddany Tobie. Może to była treść studiowania Słowa w ostatnim czasie, a może to była właśnie treść jego życia i pragnienie jego życia. Taki chciał być Natanael, przykładem i wzorem dla wszystkich wokół swojej prawdziwości, autentyczności, bo wiedział, że Bóg pysznym, kłamliwym i oszustom się sprzeciwia. Chciał być prawdziwym Izraelitą. Prawdziwym Izraelitą, kochającym Boga, wypełniającym Słowo. Przeżywamy taki czas niejednokrotnie, czyż nie? Kiedy Bóg do nas coś mówi, zaszczepia pewną myśl, z którą chodzimy tydzień, tygodnie, zastanawiamy się, modlimy, próbujemy się z nią zmierzyć. Daje nam czasem Bóg takie słowo, o którym myślimy i chodzimy i nie potrafimy zapomnieć. I w tego dnia Natanael idzie pod drzewo figowe. Idzie pod drzewo figowe, pod które zwykł chodzić, jak Pan Jezus, który zwykł chodzić do gaju oliwnego na góry, aby się modlić. Natanael też miał pewien zwyczaj codzienny. Chodził pod drzewo figowe i woła o to, aby Bóg mu pomógł być prawdziwym, aby oddalił kłamstwo od niego. I kiedy odchodzi z tej swojej społeczności z Bogiem, kiedy wokół nie było nikogo, tylko on i Bóg, spotyka Filipa. Chodź, Natanael, idziemy. Spotkaliśmy tego, o którym jest napisane. I oto, kiedy idzie do Jezusa, Pan Jezus wypowiada zdanie. Oto Izraelita, w którym nie ma fałszu. I co mówi Natanael? To było zdanie, które uruchomiło coś w tym dialogu. Skąd Ty mnie znasz? Zaraz, ale skąd Ty mnie znasz? Ja po tym zdaniu, po tym pytaniu odkrywam, iż Pan Jezus zadał pytanie, wypowiedział zdanie, które dotyczyło bardzo mocno intymnego, osobistego przeżywania Natanaela pewnego tematu z Bogiem, albo w ogóle jego osobistej natury. Skąd Ty mnie znasz? Tak jakby Jezus wypowiedział zdanie, o którym tylko Natanael mógł wiedzieć. Pan, skąd Ty mnie znasz? Kochani, nie widzimy Natanaela, który odpowiada: słuchaj, to są wyolbrzymione słowa. Nie jest tak dobrze ze mną, jak być powinno. Chyba się pomyliłeś. Nie. To zdanie stało się czymś, co odkryło prawdziwą naturę Natanaela i Natanael musiał odpowiedzieć: skąd Ty mnie znasz? I wtedy Pan Jezus mówi: zanim Cię zawołał Filip, widziałem Cię pod drzewem figowym. Zanim Cię zawołał Filip, widziałem Cię tam. A to z kolei sprawiło, że ten człowiek się po prostu już poddał. Powiedział w domyśle: to mógł uczynić tylko i wyłącznie ktoś, kto nie jest zwykłym człowiekiem. Kto nie jest zwykłym człowiekiem. To musi być Syn Boży. To musi być ktoś, kto jest ponad człowiekiem. Syn Boga stąpił. Bo byłem tam sam i nikogo nie było. Modliłem się, być może. Przeżywałem temat fałszywości, autentyczności. Moim pragnieniem jest być prawdziwym człowiekiem. I oto spotykam człowieka, który nie patrzy mi w oczy, ale patrzy mi w serce i wydobywa z tego wnętrza coś, co tam jest ukryte tylko do mojego własnego wglądu. Tylko Bóg zna moje serce. A oto człowiek, który z tego serca wydobywa jak z rękawa informacje. To musi być Syn Boga! Kochani, to jest bardzo podobna sytuacja do spotkania Pana Jezusa z Samarytanką. Bardzo podobna. Samarytanka coś mówi, ta kobieta, i nagle Pan Jezus zaczyna. Otwiera jej serce i wydobywa z tego serca. Miałaś mężów, miałaś mężczyzn, a ten, z którym teraz jesteś, nie jest w ogóle twoim mężem. I nagle ta sama reakcja, zobaczcie, ten sam mechanizm. Wow, ja widzę, że jesteś prorokiem.
Nagle ta, po jakimś czasie, Samarytanka biega po całym mieście i woła: znalazłam tego, który miał przyjść, Mesjasza. Czyż on nie jest Mesjaszem? Bo powiedział o mnie wszystko, co robiłam. A więc, kochani, taka jest moja teoria tego człowieka, Natanaela. Reakcja, jakby go lśniło. Dla Natanaela był to cud, którego mógł dokonać tylko Bóg. Tylko Syn Boży. Kochani, nic by się nie wydarzyło, gdyby nie to drzewo figowe. Gdyby nie to drzewo figowe. Z całej tej historii o Natanaelu wybieram dzisiaj myśl o drzewie figowym. Zachwyca mnie i porywa mnie bardzo prosta myśl, która płynie z całego tego tekstu. Natanael chodził pod drzewo, coś tam przeżywał w swojej społeczności z Bogiem, Pan go tam widział, a to z kolei kształtowało jego prawy charakter. Taki ciąg myślowy sobie zadałem, pracując nad tym tekstem. Tak to wyglądało. Natanael chodził pod drzewo figowe, modlił się tam, to była jego społeczność, być może codzienna, tak mi się wydaje. Coś tam jednak przeżywał z Bogiem, było to jak wysyłanie do nieba swoich próśb i odbieranie z nieba czegoś dla siebie. Pan go tam widział, bo Pan Jezus o tym powiedział, widziałem cię tam, a to z kolei całokształt sprawiał zmianę jego charakteru w jego życiu codziennym, w jego pracy zawodowej, w jego rodzinie, w jego szkole. Mogłem tak oczywiście mówić i mówić. A więc to wszystko wpływało na jego codzienne życie, którym charakteryzował się w sposób prawy i bogobojny. Nie było w nim fałszu. Chciałbym zatem nas wszystkich jeszcze raz, wszystkich jak tu jesteśmy, jeszcze raz mocno zachęcić, abyśmy odświeżyli nasze osobiste modlitwy do Boga. To jest dzisiaj cel tego zwiastowania. Abyśmy wręcz wydobywali z tego czasu duchowe owoce, kiedy spotykamy się z Panem, abyśmy wydobywali z tego czasu takie duchowe rzeczy, które będą kształtować nasze codzienne życie. Ileż to, kochani, potrzebujemy ponad naturalności w naszym życiu. Wspaniale Tymek rozpoczął dzisiaj kapitalnym fragmentem. Nawet na zwykłej drodze, którą mieli iść, potrzebowali ponad naturalności ochrony i obecności Boga, aby droga była bezpieczna. Nie da się przeżyć życia z Bogiem, czy idąc za Bogiem, bez tej ponadnaturalności w życiu. Ona nas chroni, ona nas zabezpiecza, ona nas prowadzi. Mówię oczywiście o Bogu, o ponadnaturalności, o Jego działaniu, o Jego przejawach, Jego pomocy dla nas na każdy dzień. A takie rzeczy zdobywa się nie inaczej, jak kiedy kolana się zginają, dokładany jest do tego post i pielęgnowana jest modlitwa codzienna. Codzienna nasza modlitwa. Jego w taki sposób przeżywał to Natanael. Jak wiele pokoju potrzebujemy na co dzień, bracia i siostry. Jak wiele zachęty od Boga każdego jednego dnia, nawet dzisiaj. Jak wiele mocy, aby przeciwstawiać się pokusom, kiedy wyjdziemy z tego nabożeństwa. Jak wiele tej ponadnaturalności musi być w naszym życiu, abyśmy mogli się ostać i przeżywać życie nasze zwycięsko. Jak wiele potrzebujemy łaski od Boga i Jego pomyślności na co dzień dla nas. Pomocy w wychowaniu dzieci, zabezpieczenia przed trudnymi rzeczami. Potrzebujemy Boga na co dzień, w każdej chwili. To wszystko to są duchowe rzeczy, które wędrują z ziemi w postaci modlitwy do Boga i przychodzą z powrotem z nieba w postaci duchowego owocu dla nas. Tak się te rzeczy zdobywa. Natanael był człowiekiem autentycznym. O tym zresztą powiedział Pan Jezus. On nie puszczał słowa tak po prostu. On mówił tak, jak umówił. On wypowiadał słowa, które były rzeczywistością. Taka była rzeczywistość.
to, co przeżywał pod drzewem figowym, w swoich osobistych modlitwach i szukaniu Boga, wpływało na całe jego życie. Jego prawy charakter miał swój początek w przebywaniu w obecności prawego Pana Boga. Gdy człowiek pielęgnuje prawdziwą duchową modlitwę, szybko zauważy, że szczerość i prawda jest jej głównym podłożem. Nie wiem, jak wy, ale pewnie, a ja na pewno odkryłem to, wierzę, że każdy z nas, iż nie da się w naszych modlitwach udawać czegokolwiek przed Bogiem, kiedy jesteśmy sami. Nie da się. Po prostu się nie da. Jesteś sam, nie ma nikogo wokół i dlatego modlitwa osobista jest taka piękna, dlatego, że nikt inny jej nie słyszy. Tak, to jest właśnie najpiękniejsze w tym wszystkim. Dlatego te słowa są najpiękniejsze przed Bogiem, dlatego, że nikt inny ich nie słyszy. Bo bardzo często jesteśmy, czy ulegamy pokusie, kiedy jesteśmy razem, albo kiedy są ludzie wokół nas, modyfikować tak naszą modlitwę, aby nie tylko Bogu się podobała, ale także człowiekowi. Ale najpiękniejsza modlitwa, która najbardziej się podoba Bogu, to ta, którą nikt inny nie słyszy. Tylko Bóg. Dlatego, że wtedy nie ma żadnych filtrów na tej modlitwie. Nie trzeba dawać żadnych filtrów. Ona płynie prosto z serca. Jak boli, to boli. Jak jestem zmęczony, to jestem zmęczony. I Bóg o tym usłyszy. Jak cierpię, to usłyszy dokładnie tak, jak jest. Jak potrzebuję zmiany w swoim życiu, to usłyszy. Jak grzeszę, to usłyszy dokładnie, jak to robię. Nie będę onieśmielony, nie będę przytłumiony tym, że być może człowiek to słyszy i musiałbym to inaczej nazwać. Nie! Przed Bogiem jestem szczery! Dlatego ta modlitwa jest taka piękna i Bóg tego pragnie, tego oczekuje. Wiemy o tym, przecież Pan Jezus mówił, gdy się modlicie, idźcie, zamknijcie ze sobą drzwi. A ten, który jest w ukryciu, widzi Ciebie i odpłaci Ci, czy wynagrodzi. Kochani, prawdziwa modlitwa, gdy ją człowiek pielęgnuje albo zacznie pielęgnować, zrozumie bardzo wyraźnie albo odbierze bardzo wyraźnie, że ta modlitwa zbudowana jest na szczerości i prawdzie. A gdy praktykuje, a więc zacznie ją praktykować każdego dnia, to stanie się szczery i prawdziwy na co dzień. Po prostu. To tak wejdzie w jego charakter i w jego krew, iż taki, jak jest w modlitwie, zacznie być na co dzień. Więc jeśli jest szczery i prawdziwy, niefałszywy, nieobłudny w swojej modlitwie, to taki też będzie i na co dzień. Człowiek, który z kolei zaprzestaje modlitwy, zaniedbał społeczność z Bogiem i dzieje się to w różnych przypadkach. Czasem obciążeni życiem, nadmiarem czasu, wiele rzeczy przychodzi do nas do głowy, wiele nagle zajęć, potrafimy się obciążyć i ja jestem chyba w tym najlepszy, różnymi bezwartościowymi rzeczami, potrafimy się obciążać i napełniać. I wiecie, i dochodzimy do takiego momentu, w którym trzeba, tak jak statek, który płynie i zawierucha jest wokoło, trzeba wyrzucić balast za burtę, aby się ostać. Trzeba niekiedy radykalnie to, co miało wartość i trzymaliśmy to gdzieś fajnie w skrzyniach zamkniętych na swoim statku, nagle, kiedy dzieje się zawierucha, trzeba to wywalić, żeby zachować życie i dobić do brzegu. Trzeba nieraz zrobić pewną rewolucję w życiu, czegoś się pozbyć, poukładać inaczej, aby pielęgnować i podtrzymywać swoją społeczność z Bogiem na co dzień. Jesteśmy od tego absolutnie uzależnieni. Trzeba. To jest naszą powinnością. A więc człowiek, który zaniedbał społeczność z Bogiem, a dzieje się to w różnych sytuacjach, tak dzieje się, niekoniecznie jest to tak, że człowiek grzeszy i upada i dlatego społeczność jest zaniedbana, ale w różny sposób, tak jak wspomniałem. Czasem nadmiar obowiązków, presja świata, presja czasem duchów ciemności, z różnoraki ciężar sprawia, że ta modlitwa jest zaniedbana, to dzieje się coś innego. Człowiek zaczyna udawać kogoś, kim nie jest. Zauważmy tą prawidłowość. Kiedy człowiek przestaje modlić się,
kiedy przestaje wysyłać prośby do Boga, kiedy jego społeczność z Bogiem, który jest dawcą pokoju, jest zawahana, załamana, to wtedy człowiek nie ma pokoju na co dzień. Staje się lękliwy, strachliwy, brak zaufania do Boga, zaczyna się wszystkiego bać. Więc co musi robić? Musi zacząć udawać ten pokój, spokój. Zacząć go jakoś imitować, aby przynajmniej jakoś funkcjonować w życiu. Zaczyna być innym, zaczyna udawać. Człowiek, kiedy załamuje relację z Bogiem, a więc kiedy ta relacja zostaje zachwiana, załamana, nie spływa na niego z góry z kolei zachęta od Boga. Ten, który daje chcenie na co dzień, daje też wykonanie. To wszystko gdzieś tam się załamuje, zaczyna być zrezygnowany, wycofany, więc musi udawać zachętę, aby jeszcze jakoś wyglądać w zborze, w kościele, w społeczności. Musi udawać. Człowiek, którego zachwiała się społeczność z Bogiem, nagle Bóg, który jest miłością, gdzieś ta relacja z Bogiem jest zachwiana, nie spływa na niego miłość, nie napełnia jego serca, więc musi zacząć imitować tą miłość życzliwością, miłym, ciepłym słowem, ale serce staje się puste. W końcu brak mu odwagi, brak, tak jak wspomniałem, pokoju, brak entuzjazmu, musi udawać, musi gdzieś to próbować imitować. W końcu udaje chrześcijanina, ale powoli przestaje nim być. Dlatego, że chrześcijanin to człowiek, który się modli. To jest chrześcijanin, człowiek, który się modli. Więc kiedy przestajemy się modlić, zaczynamy udawać. Dlatego to chciałbym, żeby nas mocno skonfrontowało, że jedynym źródłem duchowych owoców w naszym życiu, a więc miłości, pokoju, zachęty, tego wszystkiego, o czym jest napisane, jest Pan Bóg, a nie my. Pan Bóg. On jest dawcą pokoju, miłości, żarliwości, gorliwości, odwagi, zachęty. To jest źródło niewyczerpane. W innym przypadku budujemy sobie cysterny, które tej wody nie są w stanie wstrzymać. I ubywa z niej, i ubywa, i ubywa. I nie mamy już później czym żyć. Kochani, Natanael wypowiedział pewne zdanie. Ty jesteś synem Boga. I nawet w tym zdaniu odkryta jest niezwykła ponadnaturalność. W tym wyznaniu. Czy pamiętacie, jak zareagował Pan Jezus, kiedy Piotr powiedział, ty jesteś synem Boga? Powiedział, Piotrze, to nie krew i ciało objawiły ci to. Ale kto ci objawił? Ojciec mój ci to objawił. Ojciec mój ci to objawił. To znaczy, że nawet świadomość tego, że Jezus jest Synem Boga, nie przychodzi przez siłę intelektu ludzkiego, nie przychodzi przez drugiego człowieka, który ma wpływ na innego, ale przychodzi za sprawą Bożego objawienia do człowieka. I tego potrzebujemy także. Nie krew i ciało ci to objawiły. Skoro tak się stało w życiu apostoła Piotra, to także i w życiu Natanaela. Kochani, jest jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa w całej historii o Natanaelu. Przynajmniej jeszcze dwie rzeczy są bardzo ciekawe, na które chciałbym zwrócić uwagę. Pan Jezus w końcu powiedział tak. Natanaelu, czy to cię tak zdumiło, że uwierzyłeś? Powiem coś więcej. Zobaczysz coś znacznie większego niż to. A więc nawet w tym Pan Jezus, kiedy to wypowiedział, stwierdził, że była to jakaś kategoria cudu, co się stało, prawda? Niemniej jednak mówi, zobaczysz coś znacznie większego. Zobaczycie wstępujących aniołów i wstępujących do góry. Wstępujących i wstępujących. Kochani, czy coś wam to nie przypomina już z Biblii? Pamiętacie takie jedno zdarzenie, gdzie ktoś ujrzał wstępujących i wstępujących aniołów? Pamiętacie? Pewien człowiek zdrzemnął się na kanapie. Nie podłożył sobie jednak poduszki, ale musiał sobie kamień podłożyć. Był to Jakub, patriarcha, z ojciec, syn Izaka. Jakub
wędrował i będziemy chcieli do tej historii przejść, aby coś niecoś powiedzieć, bo ona jest bardzo niezwykła. 28 rozdział Księgi Rodzaju. 28 rozdział Księgi Rodzaju. Kochani, Pan Bóg daje, często daje pewne sny. Nie wszystkie sny są od Pana Boga, zwłaszcza te, które się zaczynają po obfitej kolacji z kiełbasą w roli głównej. Nie wszystkie sny są od Boga. Tak, nie wszystkie. Gdyby tak było, mielibyśmy ogromny problem. Niemniej jednak Pan Bóg jest wszechmogący i On komunikuje się z człowiekiem na różne sposoby i często daje człowiekowi też i sen. Sen, który ma pewne znaczenie, coś znaczy. Absolutnym błędem i nadużyciem jest tworzyć sobie jakikolwiek sennik, nawet gdyby to było opieczętowane jakimkolwiek autorytetem chrześcijańskim. Senniki nie są absolutnie rzeczą, którą powinniśmy czynić. To nie jest tak. Senniki związane są z okultyzmem. I tego powinniśmy unikać. Nie próbować ubrać tego w chrześcijańskie normy. Ale czasem Pan Bóg da sen. Czasem da sen. Wiecie, jestem przekonany o tym, że jeśli ty budzisz się i wiesz, co Pan Bóg do ciebie mówił, albo wiesz, co ten sen znaczy i wiesz, czego Bóg od ciebie oczekuje, i jest to prawe, jest to pełne bojaźni Bożej, to wiedz, że Pan Bóg do ciebie mówi. Ale jeśli budzisz się i nie masz kompletnie pojęcia, co to mogło znaczyć, to zostaw to. Zostaw. Może Pan, jeśli Pan do ciebie mówił, to ci to objawi, a jeśli nie mówił, to zapomnisz o tym śnie. I tak się stanie. Kochani, jeśli Pan Bóg mówi, to On chce, żebyśmy Go zrozumieli. Tak jest? Kiedy ja mówię do mojego synka i chcę, żeby on coś zrobił, na przykład posprzątał zabawki, to ja zrobię z siebie komedię i tak się uniżę do niego i spróbuję jego językiem jakoś powiedzieć, żeby on mnie zrozumiał. Bo czego chcę? Bo chcę, żeby on wypełnił moją wolę. Pan Bóg chce, abyśmy wypełniali Jego wolę. Więc On, ja zawsze to powtarzam, kiedy On mówi do człowieka, to On się zniża do człowieka. Tak. On się uniża. Żeby się kontaktować z nami, musi się uniżyć. To jest niezwykłe. Dlatego, kiedy Bóg mówi, miej to na uwadze, że to łaska Boga, że On do nas mówi. To jest łaska Boga, że On do nas mówi. Ale kiedy nas mówi, mówi tak, żebyśmy Go zrozumieli. Więc nie jest tak do końca, że nie wiemy, trudzimy się latami, coś to mogło znaczyć. Tak to do końca nie jest. Jeśli nawet nie wiemy teraz, to za jakiś czas Pan Bóg nam to objawia, dlatego że On chce, abyśmy Go zrozumieli. Księga Rodzaju, 28 rozdział, 10-17. Jakub tymczasem wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu. Podczas podróży przybył na pewne miejsca, ponieważ słońce już zaszło, zatrzymał się tam na nocleg. Układając się do snu, wziął sobie pod głowę jeden z leżących tam kamieni. Gdy spał, przyśniła mu się ustawiona na ziemi drabina. Jej szczyt sięgał nieba, a po niej wstępowali aniołowie Boży. Ponad drabiną stał Pan, przemówił. Ja jestem Pan, Bóg Abrahama, twojego ojca i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i twojemu potomstwu. Twoje potomstwo natomiast będzie tak liczne, jak proch ziemi. Rozprzestrzenisz się na zachód i wschód, na północ, na południe. W tobie i w twoim potomstwie błogosławione będą wszystkie rody ziemi. Oto ja jestem z tobą, będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek się udasz. Sprowadzę cię też z powrotem do tej ziemi, dlatego że cię nie opuszczę, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecałem. Jakub zbudził się ze snu. Z całą pewnością stwierdził, Pan jest na tym miejscu. A ja o tym nie wiedziałem. Zdjęty bojaźnią dodał. Co za lęk budzi to miejsce? Nic tu innego, jak tylko dom Boga albo brama niebios. Gdy Jakub wstał wcześniej rano, wziął kamień, który miał za podgłówek, ustawił go niczym pomnik i polał z wierzchu oliwą. Miejscu zaś temu nadał nazwę Betel, choć wcześniej nazywało się Luz. Betel, to znaczy dom Boga. Dobrze, a więc to jest ta historia. Kochani, Jakub miał wspaniały sen. I to jest jedyne miejsce, do którego Pan Jezus mógł nawiązywać w swojej wypowiedzi. Ujrzycie aniołów wstępujących i wstępujących. O czym więc Pan Jezus mówił? Tę drabinę można rozumieć w dwojaki sposób.
oczywiście w pierwszorzędny, czyli taki, jak Pan Jezus to wyjaśnił, czyli On stał się tą drabiną, bo wokół Jezusa mieli stępować i stępować aniołowie, a więc On stał się tym pomostem między niebem a ziemią. On przyszedł na ten świat i złożył swoje życie w ofierze, a więc dał się przybić do krzyża, pozwolił na to, aby gwoździe przebiły Jego ręce, gwoździe przebiły Jego stopy i w końcu powiedział: wykonało się, stałem się tym przebłaganiem dla was. A więc stał się pomostem, drabiną, połączył raz na zawsze tych, którzy są z niskości, a więc nas, ludzi grzesznych, nędznych, jak próg ziemi, połączył z tym doskonałym, suwerennym, wspaniałym i majestatycznym Bogiem. I tylko przez wiarę w Jezusa człowiek może być zbawiony, bo nie ma innej drabiny do nieba, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. A więc Pan Jezus to wyraźnie wyjaśnił. Ujrzycie to. A więc stało się. Ja jestem tym wypełnieniem tego proroctwa. Ale można też i w drugi sposób to zrozumieć. Można to zrozumieć jako modlitwę. Modlitwę. Drabina została ustawiona na ziemi i aniołowie najpierw wstępowali po drabinie do góry, a więc w postaci modlitw naszych zanosili te nasze modlitwy wprost przed oblicze Boże. O tym mówi Apokalipsa Jana. Tam w tych kadzielnicach są zebrane modlitwy i aniołowie je przynoszą przed oblicze Boże. Ale też i ci aniołowie zstępują z nieba, aby nam dać odpowiedź, dać reakcję na naszą modlitwę, przynieść Boże poruszenie, dać odpowiedź na naszą modlitwę. A więc ta drabina jest też symbolem modlitwy. Kochani, dom Boga, mówi Jakub, a czyż nie czytaliśmy nigdy, że dom Boga będzie nazwany domem modlitwy? Modlitwy właśnie. A więc oprzyj o swoje drzewo figowe drabinę do nieba w postaci modlitwy. Jeśli masz drzewo, niekoniecznie musi to być figowe, niektórzy mają inne, jakieś brzozowe czy jakieś inne, oprzyj o to drzewo drabinę. A więc módl się codziennie. Niech ta drabina nigdzie nie ma połamanych szczebli. Niech po tej drabinie śmiało i z ochotą wędrują aniołowie i niosą Twoje modlitwy przed obliczem Boże. I też po tej drabinie niech wstępują aniołowie, aby przynieść Ci odpowiedź w postaci ponadnaturalnego pokoju na co dzień, łaski na co dzień, pomocy w pracy, rozwiązania problemów, pomocy w wychowaniu dzieci i tak dalej. To wszystko wymaga Bożej pomocy. Nie jesteśmy w stanie sobie poradzić sami. Dlatego chcemy się modlić do Boga. Chcemy Go prosić, aby wędrował z nami podczas podróży. Bo Bóg jest dobry i pomocny dla nas. Kochani, jest jeszcze jedna historia, to końcowe moje myśli, w której znajdujemy tego ciekawego człowieka imieniem Natanael. To była jedna historia, nigdzie więcej nie przeczytasz, oprócz właśnie tego rozdziału, mianowicie 21 rozdział Ewangelii Jana, też Ewangelii Jana. Kochani, to rozważaliśmy wspólnie razem na czwartkowym spotkaniu młodzieży. Mówiliśmy o 21 rozdziale właśnie Jana. To jest historia, kiedy nagle nad brzegiem jeziora staje ktoś, kogo uczniowie nie rozpoznali w pierwszej chwili. Ale staje ktoś, kto mówi: macie co jeść? To był Jezus, zmartwychwstały Jezus, już po swojej śmierci, zmartwychwstaniu. Nagle ukazał się uczniom nad brzegiem jeziora i oni go nie rozpoznali. Czytamy tak, 15 wiersz od 21 rozdziału. Gdy więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to dbaj o moje jagnięta. Lecz zapytał go znów po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to dbaj moje owce. W końcu zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej czy kochasz mnie? I odpowiedział: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus na to dbaj o moje owce. Tutaj zasmucił się oczywiście Piotr, kiedy trzy razy usłyszał. To jest nawiązanie do tego, że trzy razy się go zapadł
i doskonale zrozumiał to połączenie, dlaczego Pan Jezus trzy razy się go pytał. Kochani, niemniej jednak wcześniej czytamy o tym, że uczniowie zrobili coś, czego nie powinni byli robić. Pan Jezus zmartwychwstał, nie było go między nimi, ale nagle Piotr wpadł na pomysł. Wiecie, próbuje się wczuć w sytuację Piotra. Jezusa już nie ma, nie mam się na kim oprzeć. On coś mi wprawdzie powiedział, kiedyś powiedział mi, że mam być rybakiem ludzi, a ja nie wiem, co ze sobą zrobić teraz. Gdzie mam iść? Go nie ma. Czuję się samotny. Wrócę do swojego starego zajęcia. Będę łowił ryby. Pójdę z powrotem. Wiem, powiedział mi, rzuć te ryby. Zarzuć to. Idź, będziesz łowił ludzi. Ale nie ma go tu. Co mam teraz robić? Wrócę. I wzięli się z nim, kilku uczniów wzięło się z nim, między innymi Natanael z Kany Galilejskiej, o którym to czytamy również tutaj. W drugim wierszu 21 rozdziału, jakbyście chcieli to zauważyć, to tam jest wymieniony. Natanael z Kany Galilejskiej. I idą, wsiadają do łodzi i rzucają swoją sieć i nic, absolutnie nic nie są w stanie złowić. Powrót do starego życia i zajęcie się ziemskimi rzeczami nie daje powodzenia. Nie daje powodzenia. Jeśli w swoim chrześcijańskim życiu podejmiesz decyzję, że wracasz do starych rzeczy i dasz się obciążyć starymi, nędznymi, nie mającymi wartości ziemskimi rzeczami, nie będziesz mieć powodzenia. Ale zauważ, dopiero gdy człowiek czyni coś na jego słowo, z jego błogosławieństwem i z jego pomyślnością wtedy ma powodzenie. Do takiego stopnia, iż Piotr tak zachwycony policzył nawet każdą jedną rybkę i okazało się, że było ich 153. A więc takie czyni rzeczy Pan Bóg. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałbym nas wszystkich zachęcić do pewnej praktycznej postawy. Nie jestem w stanie dzisiaj wejrzeć w wasze serce, z pewnością nie mam takich zdolności jak Pan Jezus, aby dzisiaj popatrzeć, wycelować prosto w serce i zerknąć tam, co tam się dzieje. Nie wiem, jak wygląda wasza społeczność z Panem Bogiem codziennie. Wiem, jak wygląda moja społeczność z Panem Bogiem codziennie i wiem, że dzisiaj w głównej mierze ja jestem słuchaczem tego kazania i chcę się jeszcze bardziej zmobilizować. Niemniej jednak chciałbym zachęcić nas do czegoś. Do tego, abyśmy potrafili, zanim wyjdziemy do pracy rano, choćby na chwilkę, po prostu na chwilkę, na momencik dosłownie, ale zgiąć nasze kolana i poprosić Go o tą ponadnaturalność na ten dzień. Jego pomoc, pokój, łaskę, o to, żeby pomógł nam wytrwać w tym dniu, o wiarę. Nie trzeba wiele. To nie musi być godzinna modlitwa, bracia i siostry. Jeśli Pan Bóg nas tak nauczy i będziemy w ten sposób funkcjonować każdego dnia, to świetnie. Ale może należałoby zacząć po prostu. Po prostu. Pokornie zgiąć kolano i choćby na krótko. Panie, proszę Cię. Oto kolejny dzień, który dałeś mi z łaski. Ja dzisiaj przychodzę pod te moje drzewo figowe, ustawiam drabinę prosto do nieba i proszę, Panie, ześ mi pokój na ten dzień dla mnie. Daj mi łaskę. Pozwól, abym dzisiaj ze wszystkimi trudnościami mógł się zmierzyć, abym był zbudowaniem, świadectwem w tym świecie, abym w pracy miał powodzenie, pobłogosław mi dom, moją rodzinę, pomóż mi być też dobrym ojcem, matką, w zależności od tego, kto się modli. Amen. I idziemy. Ale też chciałbym was zachęcić do jeszcze czegoś, abyśmy wieczorem potrafili znowu postawić naszą drabinę i tym razem wznieść za sprawą aniołów, którzy już czekają na te nasze modlitwy, wznieść chwałę i dziękczynienie. Zgiąć nasze kolana i powiedzieć: dobry Panie, byłeś dla mnie dzisiaj. Miły byłeś dla mnie dzisiaj. I za to Cię chwalę i wywyższam, bo modliłem się i pomogłeś mi, bo modliłem się o pokój, a dałeś mi pokój, bo modliłem się, tak, było trudno, ale pomogłeś mi przejść. Dzieci były dzisiaj nadzwyczaj wymagające, ale dałeś mi siłę.
byłeś ze mną, za to Cię chwalę. Amen. A więc, kochani, do czegoś takiego chciałbym nas dzisiaj zachęcić. Mam nadzieję, że dla kogokolwiek z nas, kogoś, było to słowo, które uczyni jakąś przemianę. Że weźmiemy przykład z Natanaela, ustawimy drabinę pod naszym drzewem figowym i będziemy tam spodziewać się tego, że Pan Bóg będzie nas widział, będzie do nas mówił. Dlaczego przeczytałem pytanie o miłość, które usłyszał apostoł Piotr? Bo wiem, że bez miłości tego się nie da uczynić. Jeśli nierozbudzone zostanie nasze serce do miłości do Pana, to wtedy będziemy cierpieć brak społeczności z Nim. Mogą nasza drabina i nasze drzewo mogą cierpieć z powodu zbyt wielkiego zaangażowania w sprawy doczesne. Tak, nie masz czasu, nie mamy czasu, ale też mogą cierpieć z powodu tego, że nie mamy serca się modlić. Bo jesteśmy przejechani przez życie, przez trudności doświadczenia i jakoś nam już brakuje miłości i ochoty do modlitwy. Dlatego Pan Jezus zadaje pytanie, czy miłujesz mnie więcej niż wszyscy, albo niż ci, bo są różne interpretacje, albo bardziej niż te rybki, albo bardziej niż inni uczniowie. Czy miłujesz mnie w każdym razie bardziej niż wszystko? Czy miłujesz mnie? Jeśli tak, to wiesz, że miłość to nie słowa. Nie miłujcie ustami, językiem, jak powiada Nowy Testament, ale czynem. Najlepszy wyraz miłości, albo przynajmniej jakiś wyraz miłości, to jest nasza modlitwa i czas z Panem Bogiem. A więc, kochani, podejmijmy akt miłości względem Pana, iż będziemy się modlić rano i wieczorem, że zegniemy swoje kolana i w prostej modlitwie poprosimy Pana o pomoc na drogę, jak to dzisiaj wspaniale było rozpoczęte. Pomoc na naszą drogę na ten dzień, aby również ta droga była pełna spokoju. Zadbajmy o to, aby nasze drzewo figowe zawsze mogło dawać nam odpocznienie, byśmy czerpali odpoczynek. Wypoczęta nasza ducha w obecności Pana, schronienie przed upałem, różne rzeczy będą się dziać w ciągu dnia, słońce piecze, każdego jednego dnia, choćby pochmurnie jest, to i tak przeżywamy różne doświadczenia na naszym życiu codziennym, ale także i pokarm. To wszystko jest możliwe, jeśli człowiek zadba o to, aby być z Panem codziennie. Do tego zachęcam siebie i Was wspólnie razem. Chcemy powstać. Podziękujemy Panu i myślę, że każdy z nas, albo przynajmniej ktoś jest, kto wie, że coś trzeba w tej sferze zrobić. Bądźmy zachęceni. Bądźmy zachęceni, bracia i siostry. Nie opadajmy z sił, ale bądźmy zachęceni do tego, aby modlić się do Pana. Twoje życie wymaga ponadnaturalności. Wymaga obecności Pana. Twoje życie potrzebuje pokoju. Jeszcze więcej siły. Mocy na co dzień. To wszystko jest możliwe nie kiedy Ty napniesz mu skórę i powiesz sobie, że poradzę sobie. Nie, nie poradzisz sobie. Życie jest zbyt trudne i zbyt ciężkie. Jedyną naszą siłą, naszą nadzieją, jedyną naszą mocą, skałą zbawienia, pomocą na każdy dzień jest Pan Bóg Wszechmogący. W imieniu Jezusa będziemy się modlić i prosić Pana, aby nas teraz wsparł, aby nas zachęcił, aby nam dał siły, abyśmy tę sprawę mogli również i wyprowadzić na właściwy tor w naszym życiu. Panie, jesteśmy na tym miejscu i dziękujemy Ci za wspaniały przykład Natanael. Choć nie wiemy, co przeżywał Natanael pod drzewem figowym, domyślamy się jednak, iż miało to jakieś znaczenie. Było to coś cudownego, coś, co pochodziło od Ciebie. I my chcemy również przeżywać takie rzeczy, Panie. Chcemy się modlić, chcemy przychodzić do naszych miejsc, do naszego spotkania z Tobą i chcemy, aby ta drabina sięgała nieba. Aby nasze modlitwy były zanoszone do Ciebie i aby po tej drabinie zstępowali również aniołowie, dając nam odpowiedź na nasze modlitwy. Panie, czekamy na Ciebie i spodziewamy się tego, że będziesz działał w naszym życiu. Że ci, którzy chorują, będą podnoszeni na zdrowiu. Że będą uzdrowieni. Że po tej drabinie któregoś dnia zejdzie także i zdrowie dla nich, Panie. Wierzymy, że po tej drabinie, jeśli tylko będziemy wołać,
zejdzie również i pokój dla domu, dla rodziny. Wierzymy w to, Panie, że po tej drabinie zejdzie też i moc i siła do tego, żeby wytrwać w pokusach. Że po tej drabinie zejdzie też któregoś dnia na naszą modlitwę odpowiedź w postaci pomocy w naszych pracach zawodowych, w naszych trudnych czasach do przeżycia, trudnych do rozwiązania problemów zawodowych. Wierzymy, Panie, że któregoś dnia otworzy się nad nami niebo, kiedy będziemy wołać i to, co prosimy, otrzymamy zgodnie z Twoją wolą. Panie, spraw więc w nas tę siłę. I nawet do tego, aby się modlić, potrzebujemy od Ciebie siły, od Ciebie zachęty i siły. Więc już teraz, Panie, ustawiamy tę drabinę i wołamy, Panie, daj nam siłę do tego, aby się modlić każdego dnia, aby skinać w pokorze swe kolana, prosić Cię o Twoją łaskę, a wieczorem dziękować Ci za wspaniały dzień, który nam dałeś Ty z łaski Twojej. Panie, tego chcemy. Błogosławimy siebie nawzajem, więc dzisiaj na tym nabożeństwie cieszymy się, że mogliśmy się spotkać, Panie. Chcemy Cię prosić o każde jedno serce. Jeśli jest jakiekolwiek serce, które nie należy do Ciebie, niech w imieniu Jezusa, Ojcze, przyjdzie takie poznanie i świadomość Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. I aby ta świadomość zrodziła wiarę i nowe życie w takim sercu. Panie, błogosławimy siebie nawzajem i dziękujemy Ci za dobry czas. Amen.